Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Mission24, a to jest pierwszy odcinek z nowej kampanii z gry Battle Brothers. Niestety nie mogę kontynuować poprzedniej, ponieważ zginąłem wszystkimi jej członkami, także kampania po prostu upadła. Jak widzicie, znowu mamy start trzech członków, jak zwykle na początku. Henryka, który jest nocną sową i podczas nocy ma plus jeden do wizji. Ten jest niestety pesymistą, ale też jakby odniesione obrażenia nie wpływają na jego morale, także to jest dobre, będzie walczył praktycznie do końca. I mamy Kusznika, który jest silny i ma plus 10 więcej do wytrzymałości. No, gwiazdki mają generalnie standardowe. Tak jak zawsze na początku pojedziemy do najbliższego miasta i po prostu kupimy dużą ilość tanich członków nas do naszej drużyny. Są tu jeszcze jacyś tani? Są. Tu generalnie płacimy ich za, na przykład za te noże i za to wszystko. Dobrze, sprawdźmy ich. Ten jest... ma astmę, niestety, czyli będzie mniej odzyskiwał zmęczenia. Jest pesymistą. Ten jest krótkowidzem, ale ma 3 gwiazdki w walce jednoręcznej, w walce na blisko i też jest też ten Dead Wish, czyli będzie walczył z nami praktycznie do końca. Ten lubi dobre jedzenie i ma plus 10 do morali, także nie będzie uciekał. Ten jest głupi niestety i ma minus 15% otrzymywanego expa, także jakbym go... Choć nie, dobrze, nie będę go wywalał, ale mam nadzieję w sumie, że zginie. A jeszcze mają te, jakby klas mają, ten będzie miał większą szansę na trafienie w głowę. Dobrze, trzeba byłoby ich teraz wyposażyć jakokolwiek. Trzeba im kupić jakieś wyposażenie, najlepiej jakieś tarcze. Dobrze, 4 tarcze, buzdykan, włócznia, widły, siekierka, jakieś zbrojki, czapki, jeszcze mamy 300. To jeden będzie miał puklerz i nóż mu zostanie. Dobrze, a więc tak, ktoś tu miał wysokie właśnie, ty dostaniesz siekierkę, tarczę, lepszy ten, bo ty generalnie jesteś dobry, także nie chcę, żebyś zginął. Ty chronisz naszej flanki. Kto ma jeszcze dość, ty masz dość dużo. Falce wręcz 56, także ciebie dam do tyłu, dostaniesz włócznie, ty nie potrzebujesz zbytnio armora. Czy ktoś z was ma większą obronę? Ty masz fajną nawet obronę. Ty dostaniesz włócznie, tarczę, będziesz chronił naszego boku. Ty dostaniesz... masz 2 gwiazdki, także buzdykan i tarczę, ty dostaniesz puklerz i krótki sztylet. A także ty dostaniesz czapka, ty dostaniesz lepszy armor, bo masz... Dobrze, mi się wydaje, że to będzie czas, żeby przyjąć pierwszą misję. Trzeba zawieźć przesyłkę do miasta, które jest tutaj, także nam to chwilkę zajmie. Chwilkę nam to zajmie, mamy 400 golda, ile na dzień? 94 korony. Mam... zabiera żołd. Dobrze, odcinki tak około 20 minut postaram się robić, także mi się wydaje, że to będzie taka racjonalna czas. Dobrze, dostarczyliśmy, czy jeszcze się uda dojść przed zmierzchem? Udało się. Oni są, ci wieśniacy się boją przed czymś. Czegoś się boją. Dobrze, czyli coś trzeba tutaj wytropić, coś co terroryzuje tutaj okolice. To są wilkołaki, 3. Wilkołaki, one są potężne, jak jest ich dużo. Bo one będą siebie zjadać, z tego co pamiętam. Nie, na chcesery siebie zjadają, ale wilkołaki, jak jest ich dużo, to są potężne. Jak są jak jest ich mało, to da się z nimi wygrać. Dobrze, tutaj wszystko przeskipuje. 31% szans. Dobrze, to tutaj wszystko im przewinę. One doskoczą i... 1, 2 ataki. One generalnie mają im 3, także... I tak to jakby na dojściu jeden, teraz ten stracił 2. Dobrze, i teraz nasza kolej, żeby atakować. Dobrze, udało się trafić, ten pójdzie, to ty pójdziesz tu, niestety nie zaatakujesz. Okrążamy tego wilkołaka i próbujemy go jak najszybciej wykończyć. Ogłuszony, udało się ogłuszyć jednego z wilkołaków, także w następnej turze on nie będzie brał udziału, także skupiamy się na tym. Dokładnie, i próbujemy wykończyć tego, nie udało się niestety. Ale to nic.
Ten niestety jest bliski śmierci. O kurczę, nasz czoła nam zabił tego z pukleszem. No niestety. Znaczy, nie, jeszcze niekoniecznie zabił, ale... Bo może mieć coś permanentnie... Permanentne obrażenie może dostać. Spróbujmy trafić w tego. I... O, ten już ucieka, no ale i tak go dobiję. Bo z siekierą, żeby mu zrobić miejsce. Ty próbuj go ogłuszyć, nie udało się. Zabił nam jednego. Nawet cztery ma ataki. No niestety. Dość dużo strat odnieśliśmy w tej naszej już pierwszej walce. Dobrze, ten już będzie uciekał, także więcej strat nie będziemy mieli. Na szczęście, ale i tak dwóch nam zginęło. Mamy... To są wszystko nasze rzeczy. A tutaj mamy... po prostu jego skórę, jednego z wilkołaków, która jest teoretycznie warta 500. Ale raczej nie uda nam się za tyle sprzedać. Jest tawerna, mogę w sumie postawić dwie kolejki naszym i kazać im obozować do następnego dnia, akurat wyleczą swoje rany. Tutaj będzie, zawęzimy nasz szereg. Ty dostaniesz lepsze branie. Dobrze, będzie trzeba, o i w sumie ty też będziesz mógł dostać. Ojejku, przepraszam, nie wyłączyłem Facebook. O, dobrze. No i pierwsza ambicja, to my weźmiemy, ja już je znam mniej więcej, żeby mieć po prostu 12 ludzi. To jest dość proste, bo po prostu przychodzimy tutaj, mamy 900 tego. Jest łucznik, który jest dość drogi, ale zaryzykuję wzięcie go. No i nie ma gwiazdki, niestety. Ale tutaj generalnie zapłacimy za ługi strzał w dużej mierze. Pasowałoby się jeszcze najeźdź jednego tutaj na flankę, żeby go tutaj dać, tego przesunąć na flankę. I mamy już dwóch łuczników. No to jest dość dobra liczba. Ja sobie zatrzymam na razie te wszystkie rzeczy. No to sprzedam, bo to jest niepotrzebne. Nóż komuś mogę w sumie dać. Bo może sztylety mają taki atak, który po prostu przebija pancerz. Nie można pancerz łatwo zdobyć. A jak mówiłem, widzicie, to jest niby warte 500, ale mogę to sprzedać za 84. Także na razie to będę trzymał. Kolejna misja 540. Tym razem naszymi przeciwnikami będą złodzieje, banda złodziei. Jest nas siedmiu. Jacyś tutaj przeciwnicy. O, tutaj właśnie jedna z okolicznych z wiosek kampania ich wzięła. Jest trochę takich słabszych i jeden taki mocniejszy. Złodziej. Jest ich dokładnie sześciu. Ten mocniejszy to jest ten, bo ma widać trochę lepszy pancerz. Dobrze, także mi się wydaje, że możemy na nich po... O, dobrze, on przyszedł tutaj. Ma 54% szans. No, oczywiście nie trafiłem. Nie trafiliśmy. No, na razie przeskipuję, choć wydaje mi się, że dam im podejść i wtedy oni będą mieli tylko jeden atak, a my będziemy mieli dwa, oprócz oczywiście tego siekiernika naszego, który będzie miał jeden atak, bo bronią dwuręczną będzie miał właśnie jeden atak. No spróbujmy tego z cepem. On jest żelazny, podstawowy. O, tutaj jest ten cep, widzicie? On jest drewniany, a ten jest żelazny, okuty. Jest trochę mocniejszy. Dobrze, ja im każę podnieść tarczę. Trochę im to zbuduje zmęczenia, ale będą mieli większą obronę. Dobrze, ten podszedł. Ja go spróbuję osłabić z włóczni od razu. Mam 66% szans. Oczywiście się nie udało. Szczęście mamy takie. Ale dostał bardzo, bardzo mocno. W głowę chyba. Ma... On jest jeszcze double grip, także będzie tą jedną bronią bez tarczy będzie więcej zadawał obrażeń, co to jest nieprzyjemne. Będzie go trzeba szybko wyeliminować. O, ten nas próbuje okrążyć. I kurczę, chyba mu się uda. Bo tu wszystkich mamy przytrzymanych. Dobrze, nasz topornik zabił tego potężnego. No właśnie, już ten praktycznie nie żyje. Próbuję tego trafić dwa razy. Udało się, na szczęście. Ponieważ ten nas okrąża i on może być sporym zagrożeniem dla nas. A ty, no co, 70, no to w tego.
On praktycznie już nie żyje. Niestety. Próbuj go zabić. Nie wiem, ten kusznik nie ma w ogóle cela. Dobrze, udało się. Nasz siekiernik zabija kolejną osobę. To jest dla nas dobra wiadomość. Łucznik. Łucznik zabił też. Dobrze, ten łucznik może nie ma gwiazdek nigdzie, ale dość dobrze się sprawuje. Ja niestety przed chwilą zabrałem mu sztylet. On teraz nie może zamienić. Mam nadzieję, że nasz topornik dobrze trafił go. On może strzelić, bo ma naładowaną kuszę, ale już jej nie może naładować. I uciec też nie może, bo jak będzie uciekać, to jest szansa, że ten go trafi nawet dość spora. Także naszą jedyną szansą jest. O, i on ucieka. Świetnie. Dobrze, świetnie. Udało się wygrać. Strata jednego człowieka. Ale mamy napój alkoholowy. Nie wiem, czy to nie jest miód pitny. Tak mi się wydaje. Mamy. O, mamy też ten. Świetną zbroję. Mamy także ten cep, który jest żelazny. Mamy krótki miecz. Dobry loot, dość dobry loot. Ja im każę wrócić, a w międzyczasie nasz topornik dostał level. Na razie założę mu lepszą zbroję. Przydałoby mu się w sumie lepszy ten. Czapka lepsza. Dobrze, ale to później. Najpierw damy mu większy atak, większą obronę i zmęczenie, bo on będzie miał ciężkie armory na sobie. Teraz muszę sobie przypomnieć. On kolosa musi dostać, czyli 25% więcej punktów życia. To się na pewno przyda. Tobie dałbym w sumie ten miecz. Tak, Power Condition, tak, ale ona się naprawi. 50, ty masz 65, ty masz 55. Dobrze, to mamy dwie 50, dwie tarcze dla nowych. Włóczniarz, jeden, który będzie od boku, i w zależności cep albo siekiera, albo można w sumie nawet trzech nająć i dokupić tylko jedną tą, a to resztę można dać do sprzedania. I będziemy mieli już też dość sporą i fajną kompanię. Tylko teraz pamiętam, tutaj kurczę nie było ludzi, także będzie trzeba się gdzieś przejść. Dostaniemy 530 koron. No to jest dość fajna liczba. Sprawdzimy. O, właśnie, nie ma ludzi. A ten miód możemy zostawić w sumie. Dobrze, to pójdziemy do Kargału. Sprawdzić, czy tam może są jacyś ochotnicy, którzy chcieliby dołączyć do naszej kampanii. Ile będziemy potrzebowali? Ojo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 j
w nocy, gdzie my jesteśmy troszkę jeszcze nie naprawieni do końca i nie uleczeni do końca. Oni są potężnie uzbrojeni. No i teraz muszę podjąć decyzję, czy nie uciec, obniżyć morale, ale przeżyć, tak, to będzie trzeba zrobić. Niestety nie, bo po prostu oni by nas zniszczyli, oni są tak mocno opancerzeni, że nie dalibyśmy im rady. I po prostu trzeba uciec, niestety morale naszej kampanii na tym ucierpią. O, już ten, już, o, udało mu się na szczęście uciec. Mam nadzieję, że go teraz nie dogoni go, niestety. I znowu, dobrze, znowu mu się udało uciec. Czyli tylko ten jest szansa, żeby zginął, ale też udało mu się uciec. No to mieliśmy dość spore szczęście. I oni tutaj chwilę dostaną, nie dogoną nas, ale niestety teraz morale będzie słabsze, że uciekli z bitwy. No ale niestety to nic się nie dało zrobić, bo zginęlibyśmy po prostu. Ja jedyne co mogę zrobić, to nic nie mogę zrobić, bo nawet tutaj tawerny nie ma. Mogę sprzedać to futro, mogę to sprzedać, o, sztylety trzeba dać naszym ludziom. Ustykan, tasak, mogę kupić ten parwniki, dwie pary, kupić taki pancerz, mamy 260 zł,
zatrudnić tego i tego, mamy 50 złota. O, ten jest świetnym obrońcą do flanki, także ty od razu dostajesz. Włócznie ty będziesz tam bronił, on jest świetny do obrony. Ma bardzo dużo obrony i ma 3 gwiazdki, on jest świetny pod tym względem. I jeszcze ma plus 1 do wizji i ma mniejszą szansę na zadanie obrażeń swojemu koledze. Ja bym to zrobił tak. Ty dostajesz sztylet i ty też musisz dostać sztylet. Ty jesteś atletyczny, także to też jest dobre. Ja myślę, że można by ci dać tego cepa. Bo cep też jest dość mocną bronią. Wszystkich dobrze uzbrojonych, ty ile będziesz się jeszcze leczyć? 2 do 5 dni niestety. Mamy misję. Oj, odmówiłem. Po prostu za szybko kliknąłem. Dobrze, to przejdziemy tutaj dalej i spróbujemy sprzedać te barwniki. Przy okazji. Ojo, niestety nie będę w stanie im zapłacić za żołd dzisiaj, który będzie w południe, z tego co pamiętam, tak? Tak, jesteśmy na minusie 35 koron, ale mamy te barwniki, także je będzie trzeba tutaj sprzedać tak czy siak. Ale udało się zarobić. To jest najważniejsze, że udało się zarobić na nich. Przydałoby się też jeszcze jednego nająć. Guido, ty po prostu będziesz miał siekierkę i tyle. Masz bardzo dużo punktów zdrowia, to jest na pewno na plus. A ja zauważyłem, że wy tutaj macie Amber. Ale niestety on jest droższy niż cena, także ja nie chcę tego kupować. I wydaje mi się, że ostatnią misję mam nadzieję tylko, że eskortować karawany. No dobrze. I lecimy do Karakał. Wracamy. Dobrze. Także mi się wydaje, że po tej misji będziemy mogli zakończyć odcinek. Akurat będzie prawie 20 minut. Mam tylko nadzieję, że nas nikt nie napadnie. I po sumie tu mogłem kupić narzędzia. O no, możemy jej pomóc. Nic się nie stało. Dobrze, dostarczyliśmy, a teraz jest dobrze zaopatrzone, także może te ceny nie będą aż takie. Dobrze, może być. Ale amunicję można kupić, bo amunicja jest w dobrej cenie. Barwniki też są w dobrej cenie, także ja bym się pokusił po kupno i wino też jest w dobrej cenie. Także dwa wina. I wracamy do Sidok. Znowu jesteśmy na minusie, ale sprzedamy barwniki, sprzedamy wino i powinniśmy być około, wydaje mi się, że 400-500 do przodu. Tak mi się wydaje, tylko żeby przed właśnie nocą dotrzeć, żeby rynek był otwarty. Dokładnie. Świetnie. Trzeba kupić troszkę jedzenia. No, jesteśmy 500 do przodu, także super. Także ja w tym miejscu podziękuję Wam za oglądanie. Dziękuję, że byliście ze mną. Jeśli Wam się spodobał, to zostawcie lajka, subskrypcję. Jeśli nie, to dislajka. Możecie napisać, co poprawić. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie. I do następnych odcinków. Cześć!